Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania, a tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie, lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Kochać to znaczy być odpowiedzialnym. Odpowiedzialność ta dotyczy nie tylko swoich słów wypowiadanych pod przysięgą wobec ludzi i Boga, ale przede wszystkim tej drugiej osoby, z którą się związujemy w sakramentalnym związku małżeńskim. Jakie są powody, dla których ludzie się rozwodzą? Przestali się kochać, a Bóg na to prawdziwa miłość nigdy nie ustaje. Może to nie była miłość, ale jedynie zakochanie. A może egoist zabił miłość małżeńską, bo współmałżonek nie spełnia już moich oczekiwań. Dziś mamy zgoła inny problem. Chociaż liczba rozpadających się małżeństw stale rośnie, o wiele ważniejszym problemem są związki, które na małżeństwo się nie decydują. Rosnąca liczba konkubinatów, w cudzysłowie wolnych związków, musi nas, chrześcijan, niepokoić. O ile sam rozwód nie jest grzechem, to konkubinat lub powtórne małżeństwo cywilne już tak. A właśnie przed tym ostrzega nas dzisiaj Jezus, przed grzechem. Trwanie w związku, który nie jest małżeństwem, w świetle prawa Bożego, jest grzechem w kilku wymiarach. Jest uporczywym trwaniem w grzechu nieczystym. Jest grzechem skazywania na potępienie wieczne i tej drugiej strony w związku. A zatem najwyższym wyrazem braku miłości bliźniego. Oraz jest zgorszeniem i dawaniem niemoralnego wzorca postępowania dla innych, zwłaszcza młodszych. W dzisiejszej dobrej nowinie ważny jest jeszcze jeden wątek. Jezus demaskuje przebiegłość faryzeuszy. Ukazuje, że oni dla własnych, partykularnych korzyści są w stanie poznosić przykazania Boże. Trzeba nam w tym momencie zapytać się samych siebie, czy wyżej stawiam przykazania Boże od własnych zachcianek? Czy Biblia, Słowo Boże, jest dla mnie najwyższym prawem? Czy może w głębi serca nie zgadzam się z częścią zapisanych w niej wskazań? Mój stosunek do Słowa Bożego ujawnia mój stosunek wobec Boga.